Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim sytuacja epidemiczna w powiecie tarnowskim. Dom pomocy społecznej w Sieradzy szuka wolontariuszy. Na kwarantannę zbiorową mieszkańców regionu tarnowskiego będą kierować do Krakowa. Nowoczesne karetki dla Małopolski, nowe ambulanse trafiły też do powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie. Rząd przekazał 4 miliony złotych na remont mostu w Ostrowie. Środki na remont mostu przekaże też samorząd województwa małopolskiego. Ogłoszono przetarg na remont mostu w Ostrowie. Mural z wizerunkiem wielkiego Polaka powstał na szkole w Wojniczu. Zakażony koronawirusem jest starosta tarnowski Roman Łucarz. Na COVID-19 zachorował w trakcie urlopu. W powiecie w sumie na dzień dzisiejszy chorych jest 138 osób, na kwarantannie przybywa 242 osoby. Odnotowano też 149 przypadków wyzdrowień oraz 8 zgonów. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w DPS-ie w Sieradzy. Ognisko w Żabnie, ponad 60 osób jest w kwarantannie domowej. W ostatnim czasie w DPS-ie w Sieradzy potwierdzono 3 nowe zakażenia wśród personelu. Powtórny wynik wymazu, który był pobrany w DPS-ie w Sieradzy w poniedziałek, wykazał, że 3 kolejne osoby są zarażone. Są to pracownicy, którzy w tych teraz trudnym czasie, jeśli chodzi o opiekę nad naszymi pensjonariuszami, no ten skład osobowy się zmniejsza. Pilnie potrzebne są ręce do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy. Z powodu wystąpienia ogniska koronawirusa część personelu tego ośrodka przebywa na zwolnieniach lekarskich. Mimo to w placówce nadal przybywają pensjonariusze potrzebujący opieki. W związku z tym poszukiwane są osoby na stanowisko pielęgniarka, opiekun oraz wolontariusze. Z tego miejsca pragnę zaapelować do wszystkich osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisko pielęgniarka, opiekun o zgłaszanie się do nas. Apelujemy również do wolontariuszy, którzy zechcą nam pomóc w opiece nad mieszkańcami w tym trudnym dla nas czasie. Jak na razie placówka w Sieradzy próbuje sobie radzić we własnym zakresie. Na razie obstawiamy własnym personelem, dyrekcja przesuwa z innych zajęć, czyli z administracji są poprzesuwane. Pracownicy też są tam wprowadzone, natomiast mamy 9 osób na L4 z pracowników, 10 zakażonych i stąd zaczynamy się obawiać, że będziemy mieć w przyszłości braki. Wraz z początkiem sierpnia starostwo powiatowe w Tarnowie zamknęło punkt kwarantanny zbiorowej, który działał w internacie w Wojniczu. Powodem jest zapowiedź powrotu uczniów do szkół po wakacjach, a co za tym idzie, powiat chce ponownie udostępnić budynek dla młodzieży. Podpisaliśmy taką umowę, gdzie od 1 sierpnia wszyscy mieszkańcy powiatu tarnowskiego będą kierowani do tej kwarantanny zbiorowej w mieście Krakowie. Z tych informacji, jest to hotel Ibis. Umowa opiewa na kwotę 230 zł, około 230 zł za dobę. Wydaje mi się, że ta kwota, na którą została podpisana umowa, jest kwotą, która w pełni zadowala nasze oczekiwania. Do tej pory miejscem kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców powiatu był internat w Wojniczu. Ten jednak już niedługo powróci do swojej pierwotnej funkcji. Kwarantanna nasza zbiorowa w Wojniczu była w internacie i schronisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Ponieważ zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, zgodnie z wszystkimi informacjami, ale też decyzjami, które w tej chwili przedstawia minister edukacji, od 1 września mają wrócić uczniowie do szkół. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby internat, schronisko w Wojniczu nie istniało i nie przyjmowało uczniów. To jest około 150 dzieci. Jeżeli by oni wybrali inną szkołę, a nie nasz zespół szkół, no to szkoła by bardzo szybko zmierzała do upadku. Małopolskie szpitale i oddziały pogotowia ratunkowego otrzymały kolejne karetki. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który ułatwi pracę ratowników medycznych. Ambulanse zostały zakupione ze środków unijnych w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Takie karetki trafiły też do powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie. W tym roku przybyło nam 4 karetki, w tym 2 Volkswageny i 2 Mercedesy. Mercedesy jeżdżą tutaj w Tarnowie, natomiast Volkswageny, jeden jeździ już w Lisiej Górze, a kolejny, ostatni mamy otrzymać na początku września. I ten samochód będzie jeździł w Żabnie. Te karetki, które do nas trafiły, wyposażone są w sprzęt medyczny, który ratuje życie.
Dodatkowo mamy też wyposażenie, no, ze względu na pandemię, która jest, w sprzęt do dezynfekcji. Każda karetka ma zamgławiacz, także jest to pełne wyposażenie medyczne. Jest rządowe dofinansowanie na remont mostu na Dunajcu w Ostrowie. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego posłanka Anna Pieczarka na ręce wicestarosty Jacka Chudymy przekazała czek na 4 miliony złotych. Te środki pochodzą z rezerw budżetowych państwa. Jest też zapewnienie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że w przyszłym roku to dofinansowanie będzie tak, żeby ta inwestycja, tak jak powiedział pan starosta, pod koniec roku 2021 mogła zostać zamknięta, żeby tym nowo wyremontowanym, ale chyba też można powiedzieć nowym mostem mieszkańcy mogli codziennie przejeżdżać. Powiat tarnowski nie był w stanie sam udźwignąć tego pierwszego etapu, dlatego zabiegaliśmy o dofinansowanie z źródeł rządowych, z rezerwy pana premiera. Drugim czynnikiem, który również składa się na tą kwotę, są rozmowy z marszałkiem województwa małopolskiego. Tutaj jesteśmy cały czas w kontakcie. Przypomnijmy, że kosztorys zakłada, że pierwszy etap kapitalnego remontu mostu może pochłonąć nawet 10 400 000 zł. Przedstawiciele powiatu podkreślają, że dzięki montażowi finansowemu z kilku źródeł uda się wykonać tę przeprawę. Jest też zapewnienie o kolejnych środkach, które mają pomóc wyremontować most na Dunajcu w Ostrowie. Bardzo zaawansowane rozmowy i zapewnienia płyną od marszałka województwa małopolskiego. Samorząd wojewódzki ma dołożyć 1 000 000 zł. Była się ostatnia rozmowa z panem marszałkiem Smułką. Jest decyzja. Dzisiaj już są przygotowane dokumenty. Uchwała zarządu urzędu marszałkowskiego odnośnie przyznania wsparcia finansowego powiatowi tarnowskiemu w kwocie 1 000 000 zł. Cieszymy się ogromnie, bo to jest kolejne wsparcie do jakże ważnej naszej inwestycji, czyli pierwszego etapu remontu mostu w Ostrowie. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na pierwszy etap tej inwestycji. W jego ramach mają zostać wzmocnione podpory mostowe, rozebrana pozioma konstrukcja przeprawy, a także podwieszona zostanie kanalizacja gminy Wierzchosławice. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie terminy jak na razie zostają dochowane. Zarówno projekt, jak i dokumentacja przetargowa. Wszystko jest zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z planem wykonawcę Starostwo Powiatowe w Tarnowie wyłonić ma najpóźniej z końcem września. Wtedy też mają ruszyć prace remontowe. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na końcówkę tego roku. Wielki Polak Jan Paweł II, a zarazem patron zespołu szkół licealnych i technicznych w Wojniczu, został namalowany na budynku placówki. Ogromny mural powstał z inicjatywy społeczności szkolnej. Teraz postać świętego mogą podziwiać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy Wojnicza. Nasz wspaniały mural przedstawia otwarte drzwi, a w nich postać Jana Pawła II, który jest uśmiechnięty, ma wyciągnięte ręce. Otwarte drzwi symbolizują otwartość szkoły na młodzież. Jeżeli chodzi o Gołębicę, oczywiście ona jest okazaniem Ducha Świętego, jak również znakiem mądrości. Papież jest ubrany w biały płaszcz, są insygnia papieskie, które też pokazują rangę, prawda, wielkość tej osoby. O to, by taki malunek powstał na budynku szkoły, starano się przez cały rok. Była taka sytuacja, byliśmy zaproszeni do Wierzchosławic Dwudniaków na otwarcie muralu prawie rok temu na specjalnym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym właśnie tam na Dwudniakach. I wtedy ten mural spodobał się tak i pani dyrektor Agnieszce Kapek i mnie. I tak pomyśleliśmy, dlaczego taki mural tego typu nie powinien powstać na szkole Wojniczu, która ma tak pięknego, znanego i wielkiego patrona, wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Mural powstał w 100. rocznicę urodziny Jana Pawła II. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.